To jest rekordowy poziom wody tutaj w tej studni, jaki mamy, ale on się nie utrzyma. Tak sobie z Marcinem teraz chodzimy, spacerujemy, bo jest przepiękna pogoda. Pierwszy dzień taki słoneczny, ja trochę jestem zasmarkana. Marcinek już też wychodzi. Dzisiaj trochę lepiej, ale wczoraj po prostu głowę czułam, jakbym miała, nie wiem, podwójną. Ale tak jak powiedziałam Marcinowi... Biedna żabka, bo ja zachorowałem, zmutowałem tak. I na nią przeniosłem. I mi podał. To u nas jest zawsze tak podaj dalej. Podaj w dalej, ale na ogół to Klaudia, bo ale bo wiecie, jest... czyja to jest wina? To jest Pawła wina, bo jak Paweł ostatnio był, to mi się wydaje, że on jeszcze choroby miał i przekazał właśnie Marcinowi, a Marcin mi. No dobrze, ale do rzeczy, tak chodziliśmy, Marcin starał się wcześniej zrobić ujęcia kaczorka, bo kaczorek kuperkiem tańczył przed kaczuszką. No, są gody w gody, tym momencie, no. Już poczuły wiosnę, więc wszystko budzi się do życia. A ja mówię do Marcina, a chodź jeszcze przejdziemy i zobaczymy w studni, ile wody mamy, ponieważ, Marcin, weź teraz kamerę na dół, pokaż, jak u nas jest mokro. Szliśmy sobie i popatrzcie, ile tu jest wody, co nie? W tym lasku. Nie, pokazujemy wam studni. I tak, to jest jeszcze studnia, popatrzcie, i tu jest studnia. I teraz studnia. Popatrzcie na to. Nigdy tak nie było. Ja wam to teraz odsłonię. My tu mamy pół metra wody. Popatrzcie. Ona ma, nie wiem, no kilka, nie wiem, czy to widać. Nie, chyba nie. O, teraz widać. Wyobraźcie sobie, ona ma kilkanaście metrów głębokości. Najwięcej to myśmy tu zaobserwowali, to był metr wody. Jak widzieliście, Marcin już wam pokazał ujęcie, jak wysoki stan wody teraz jest. My w jednych swoich takich pierwszych odcinków, trochę mnie słońce razi, więc będę mrużyła oczy, pokazywaliśmy wam, jak Marcin wraz z tatą reanimował tą studnię. No myśleliśmy, że będziemy stąd czerpać wodę na samym początku. Byliśmy takimi optymistami, ale lato nam pokazało, jak ten poziom wody opadł. Tym bardziej, że jeszcze zeszła zima była taka suchsza niż teraz, to wody też tyle nie było. To jest rekordowy poziom wody tutaj w tej studni, jaki mamy, ale on się nie utrzyma. No i to jest właśnie szkoda, no dlatego mamy oczywiście studnię kopaną. Te to lubią wodę, kaczuszki. Patrzcie, co Marcin robi, widzicie? To po prostu udrażnia. Ty robisz kanał, no. Niesamowite, ile wody. Wszystko płynie. Wszystko płynie. Dobra, chodź, idziemy na spacer z kozami.
co wy tu macie? Tatuś, tatuś! Dary wiatru mamy! Mikołaj przyniósł choinkę! Nie, to są dary wiatru! Dary wiatru, tak, o! W lesie połamało gałęzie. Po tych ostatnich takich, no, wiecie, huraganach. Wiecie, my, wiecie co, nawet my jak byliśmy w domu i żaluzję spuściliśmy, to żaluzja nam tak chodziła. No. Ja myślałam, że my odlecimy z tym naszym kontenerem. Nic się nie stało, co nie? Nic się ale, nie stało, ale mnóstwo drzew połamanych. No i tak pomyśleliśmy sobie, no dlaczego nie, no, kody mają nie skorzystać na tym. Ale robią, co? Widzicie, jakie upieprzone gałęzie? Te już trochę podeschły, bo one no... Chociaż ja wiem. Ja wiem. Nie, dalej są w miarę, nie? Nie, no, w miarę. Mucą, mucą. Dla nich to takie jakieś tam witaminki są zimowe. Teraz trawy nie ma. Powiem wam, że jak zrzuciliśmy to z samochodu... To takie ucieszone, takie były ucieszone. Takie szczęśliwe, naprawdę. O, i zobacz, nawet do kory się do kory też? Ubierają, no. Marta tutaj korę je akurat sosny. Aha. Czyli coś im brakuje, wiecie, to nie jest tak, no. Wiadomo, teraz cały czas są tylko nasianie, no. Jeszcze, i tam jeszcze słomę. Oprócz tego mają jakieś tam jęczmień i owies. No, no i witaminy do tego sypiesz. Tak, sypię witaminy, ale... Ale to nie jest naturalne. Oczywiście. Jak tam Marta? To tu chyba wesło mi coś w zęby. To sobie teraz igiełkami wyczyścisz. Oj, dupcie, dupcie. O, i zobacz, od razu mała tak samo zaczęła naśladować Martę. Tak samo, też do kory się dorwała. To ale jakie ona już duże ma rogi. Niesamowicie, co? Ja kuleczkę już pamiętam, jak taka była. Tak. Ale rogi ma jak kuleczka, to takie tak. Jakieś pokraczne. To, no pokraczne, no nie. Wolimy jak są proste, wiecie, bo takie to ciągle w coś włazić, znaczy ona w siatki się cały czas Tak, no bezpieczniejsze tego. Są. Bezpieczniejsze Marta, są. Marta ma idealne rogi. No. Nie no, Bella też ma idealne, tylko że jednego znowu sobie gdzieś złamała, bo to... Ale u Belli też był troszeczkę rozstaw, wszedł, wiesz... Szerzej. A tutaj symetrycznie u Marty. Zobaczymy, co tam się u was dzieje. To mówicie, że wolicie świerka? Ale jak pachnie. Ale pachnie, no. O ja, popatrzcie, jak tutaj... Czy jak już zeżarły te białe? To już jest po nich. Mucimy. No. Jaki one mucą całymi garściami. Dzisiaj tego nie będzie. Nie. Wypuszczone, Klaudia. One chyba półtora miesiąca tylko na sianie siedziały. Więcej? Cześć, piękna, cześć. Kuleczko moja. Boki ci zaraz urosną. Kto tu od takiej sosenki i świerkusia to bez wózu. Jak się ustawiły dupki. Ale jak tutaj dupki wszystkie trzy stoją. Że stoją i mucą. I ty tam głowa ci wystaje. Oj, to wiesz, trzeba chyba od czasu do czasu po świętach, wiesz, znajomych poprosić o te tak, wszystkie ale choinki. Wiesz co, już tam trzeba, tak jak mówisz, rozesłać wieści, tak jak w zeszłym roku, tak, pamiętam. Tak, problem jest taki, że chyba pogoda była skwaszona. Ale wiesz co, to nie jest tak, tylko że w jednym momencie wszyscy musieliby chcieć wyrzucić, żebyśmy zabrali na przykład z przyczepą, wiesz tak, co chodzi. Tak, żeby a ja nie będę jeździł 100 km, nie po jedną choinkę. I wiesz, one też często są takie przesuszone, my byśmy chcieli, żeby chociaż trochę tej świeżości zostało. Ale powiem ci, że nawet mimo wszystko, jak dasz im takie sucharki, jak w zeszłym roku, pamiętasz, co u znajomej koło śmietnika znaleźliśmy. Aha, i ona drugą... Też ściągnęły, nie? Zjadły wszystko, wszystko w pioruny. Co, kochana? Co chcesz, mordko? Uciekają tu. Jak już mam się znudzić, to pójdziemy na ten, na statku, na nową łąkę. To, że wszystko teraz takie mokre.
Patrz, taci buzi chce dać. A Bella korę wciąga. Szybko to znika. Tak, szybko. Może też ilość ich jest duża, ale potrafi ten rachunek za sobą zjeść. Chyba już pierwsze napchanie mają ze sobą. Chyba tak. Teraz co smaczniejsze koryto szukają. Niesamowite takie wstępne pogryzienie tego, co nie? To nie jest, wiecie, nie jest trawienie. Ona po prostu tak sobie tylko na mniejsze kawałki, żeby przełknąć. To jest ich pierwszy jakby etap. I później dopiero ona jak ma siestę, to tam w żołądku jakieś są wstępne procesy i później to wyżyguje do buzi i dopiero przemiela jeszcze na taką drobną papkę i jeszcze raz. Cieszyście się tak spuszyli. Bo pies. Aha. Spokojnie, jedzcie. Teraz jest pora posiłku. Trouble and pain. If ever my heart strains, will you pull me through like you always do when I am calling your name? Through wind and through rain, through trouble. Marzę o swoich przyszłych dzieciach. Na pewno będą złośliwe, tak jak ty. To dobrze chyba. Będzie... Chodź, jak jej się długa ta brudka zrobiła, zobaczyć. Rozmarzona koza, odcinek 726. Ale wiesz, że ona ma oko zamknięte z mojej strony? Nie? Z mojej też. Żartuj. Śpi. No, idziemy naprawiać rurę, żeby wreszcie z wodą nie biegać. Dla naszych owieczek i kuzek mamy wszystko. To jest pakuła, taki smar. Tu jest wszystko porobione, są końcówki, jak widzicie. Już mam część pozakręcane. No idę to montować, zobaczymy jak to się wszystko tam upcha. Do zobaczenia za chwilę. Posłuchajcie, bo ciężko pokazać, bo nie dość, że pada, to jeszcze z cholernie wieje. Pokażę wam na szybko, co ja tutaj chcę wyczynić. Zaraz, bo to jest to. To jest to do góry. To jest to w ten sposób. Popatrzcie, tutaj jest woda. Ona jest niefiltrowana. Nie ma potrzeby dla kozek jej filtrować. No i my musimy po prostu przełożyć tą rurkę. To jest rurka, która już nam pękła kilkukrotnie. Zaraz podejdę z drugiej strony, pokazać wam. Masz. O, to jest taka rurka. No to jest ta rurka. I ona już kilkukrotnie nam niestety pękła. Bo raz ja rozwaliłem, bo plastikowa, raz kozy. No musi być stalowa. No macie, przyszły nasze. A propos kuzek. Przyszły ciekawskie. Dobra, idziemy do pęcia, zobaczyć co on tutaj kombinuje. O, włożył tą rurkę Marcin, o której mówił. Widzicie, tutaj właśnie. I teraz, no i dobra, idziemy zobaczyć co on tam w środku montuje. Kozuchy, poczekajcie, idźcie, schowajcie się dziewczyny. Przecież taka pogoda jest, co wy na zewnątrz robicie? Odsuńcie się, dziewuchy. Sio. Sio, dziewuchy. Tutaj będzie zabawa, pierwsza klasa.
No nie mam jak tam podejść, żeby wam pokazać. Nie szkodzi. Aha. Zaraz Marcin weźmie, jak skończy kamerę ode mnie i będzie pan palcami pokazywał. Dobra. I teraz najważniejszy moment. Idzie, kochanie. Mamy najgorszy moment chyba zrobiony. Tak? Dobra, zaraz coś zobaczymy. Ja tutaj... Rzuciu, weźmy, jak skończysz. To... Dobra, chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. No widzicie. O, tu. I tu woda powinna lecieć i nie powinna lecieć na kaloryfer. Dobra, no dobra, nie będzie ciekło, bo z tamtej strony jest luz. Aha. Chodzi o to, że jak ja teraz to założę i zamknę, to tu będzie widać, czy to przecieka, czy nie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że to dobrze zrobiłem. Bo jest jeszcze jeden myk, który może niepotrzebnie od razu to okręciłem, ale to zaraz zobaczymy. Ojej, ale zacina. Nie, będzie dobrze. Dzisiaj tutaj tak trochę wystaje, to może za bardzo, ale to nie szkodzi. Nie szkodzi. Nie, to nie szkodzi, wiesz? Może nawet lepiej. To jest już stal. Tu trzeba będzie to jeszcze jakoś, wiesz, to złapać na pianką porządnie. Może? Tak, chyba pianką. Teraz ja nie wiem, czy tam. Czy nie kręcisz? Tak, czy nieraz. No właśnie. Poczekaj, może ja tam pójdę, bo rurą kręcisz, a tam plastiki, żebyś nie połamał. Dobra, no. Teraz chwila prawdy. Powiesz mi, czy to cieknie, czy nie. Jak? No nic nie cieknie. Nic nie cieknie, u mnie też. Nie, u mnie wszystko. Dobra. Czekaj. Woda leci. Dobra, zakręcone. Super. Tylko teraz tak, musimy znaleźć tą końcówkę, ja tu mam nakręcaną, tylko teraz tą końcówkę, która, wiesz, będzie w to wchodziła. Nie wiem, gdzie jest, ale Klaudia, dobra, już, ale mamy już połowę, wiesz, no nie będziemy musieli z wodą tak daleko ganiać, no. I nie proszycimy. A co wy o tym myślicie, dziewczyny? Jesteście zadowolone? No tak, no pewnie, no bo jest ułatwienie dla nas, no to dla was również. Na to tylko potrzebujemy nakrętkę tą minimalizującą. Mhm. Nie wiem, gdzie ją dałem. My ją mamy oczywiście. O. Proszę bardzo. No ale tam zakręciłeś teraz. Tak, teraz zakręciłem. No, no i to się już nigdy nie złamie. Jakby to się złamało, to już to sobie wymienię, ale to jest problematyczne. To co, to tyle? To tyle. Mamy teraz okienko pogodowe. Znaczy okienko pogodowe. Jeszcze z samego rana nie pada, bo u nas dzień w dzień niemalże pada. Widzieliście wcześniej, jeden dzień mieliśmy słoneczny, który naprawdę nim się cieszyliśmy. No a teraz wiadomo, wracamy do rutyny. Słuchajcie, łąki u nas są wszędzie zalane. Znajomi tak samo wysyłają nam zdjęcia lub filmiki na WhatsAppie, że tak samo pola, po prostu woda stoi na polach. Nie przechodzimy mają... na uprawę ryżu? Tak, Marcin mówi tutaj, że niedługo przejdziemy na uprawę ryżu. Jak niedługo tak będzie chyba. Do czego ja zmierzałam? Aha, no właśnie, że tak mokro jest. To nie tyle, że pola są zalane i tak dalej, ale to również i zwierzętom doskwiera. I zobaczcie, co ja tutaj mam. Widzicie? Niebieski płyn. Denaturat! Zabrała mi i ja teraz nie mam co pić i... No tak, tak, no podskarżyłeś się, że nie masz co pić. Nie, idziemy do owieczek, ponieważ jednego dnia, jak byliśmy z nimi na polu, tak widzieliśmy, że coś, jedna owieczka tak coś kuśtykała na jedną nóżkę i tak się zastanawialiśmy, co się stało. Byliśmy, panika. Byliśmy przecież wieczorem, wszystko było okej. No to od razu mówimy, chyba racice, a byliśmy zdziwieni, ponieważ obcinaliśmy je w listopadzie, jakoś tak, no jesienią późno obcinaliśmy właśnie, żeby je przygotować, żeby nie było takich numerów. Ale niestety tak jakoś urosły i... No okazuje się, że to za rzadko. No i to było za rzadko, ale to było 3 miesiące, no jesteśmy trochę zdziwieni. No ponad 3 miesiące. Dobra, kicaj. Ja też teraz kicam. Dzień dobry, dziewczyny. Dobra, chodźcie dziewczyny, bo będzie akcja. Będzie akcja pod tytułem racice i łapanie was, chociaż nie wiem jak to nam wyjdzie. Zobaczcie. Widzicie? Jak tu jest mokro, tutaj jest po prostu koszmar. Naprawdę. Biedne zwierzątka,
No nie wiem, no muszą przetrwać do wiosny, aż będzie sucho, żebyśmy mogli coś z tym zrobić. No, wchodzimy dziewczyny, wchodzimy. Do środeczka, no idźcie, pchajcie się, no. Ej, grubasko, no idź. No idź. Dobra, kochani, wiecie co, teraz tym siarczanem spróbuję chociaż jedną z owieczek dorwać. Tak, i będziemy pryskać te kopytka brudne. To wyjdzie. Czekaj, to jest dwójka. Tą. Dobrze. Teraz ty wiesz, ja biorę dupę, a ty... Trzymaj dupę. Nie uciekaj, dobra, pan. Próbuję. No, masz? Mam. Dobra. Dobra, jest. O, ale zapasy. Zobaczcie, ile mi zostało. Miałam 1,5 litra tego roztworu. Zrobione to jest 10% roztwór, tak a propos. Siarczan miedzi. Co on powoduje, jak macie teraz taką mokrą pogodę, że was zalewa wszędzie i pola są. Siarczan miedzi, kochani, a nie nadmanganian jakiś? Nie, to jest siarczan miedzi. Nie słuchajcie Marcina. Siarczan miedzi. I... Boże, zmachałam się, przepraszam. On jest, delikatnie wysusza taki roztwór, te racice, powoduje, że po prostu te bakterie beztlenowe, one tam wszystkie się, no, zabija, dobrze mówię? Tak, tak, i wysusza. No, wysusza i to jest też takie prewencyjne, no, bo to jest, no, delikatny roztwór, ewentualnie jakbyście mieli jakąś ranę czy coś takiego, to dobrze po takiej, ropiącą, po takiej kąpieli właśnie w takim czymś posmarować jeszcze maścią cynkową. My nie mamy tutaj żadnych ran ani nic takiego, więc nie ma potrzeby w tym momencie stosowania tej maści, ale mówię ja, jakbyście no, mieli taki problem. Znajomi nasi też mają kózki, oni też jakąś maść kupili, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, ale głównym nam składnikiem chyba właśnie jest miedź i cynk. No musicie poszukać, poszperać, ale siarczan miedzi jako prewencja. Też się teraz dowiedzieliśmy to od Mireczka, dzięki Mirek za tipa. No właśnie, każdy się uczy, prawda? Więc my się też dzielimy tym, co możemy z wami. Mieliśmy jakby ten... Nie widać cię, chodź. Wzięło się to strony, mówiliśmy wam... Przepraszam, muchy! Nie wiem, czy to było cały czas, jak mówiłam do was? Chyba tak. No właśnie, no my się dowiedzieliśmy o tym, bo za późną prewencję zrobiliśmy i po prostu jedna zaczęła kuleć, no to my już, wiecie, panika i wszystko obrabiamy, pryskamy, żeby było... Żeby nie poszło to dalej, o, w ten sposób, wiecie, żeby być pewnym, że... Że stodole stoją na suchym, to jest ważne. Niestety jak wyjdą na pole, przy wejściu tragedia. Wiadomo, przy wejściu jest zawsze tragedia, ale pola też są potwornie mokre. One cały czas stoją gdzieś w takiej ilości wody, bo ziemia jest i trawa rozmoknięta, korzenie. Bardzo łatwo się nóżki zapadają i no i lepiej na zimne dmuchać, bo no taki moment. 1,5 miesiąca non stop wszystko w deszczu. No. Idę dalej je wyczesywać. Tutaj, na potwierdzenie słów Marcina, one w obórce mają tutaj sucho. Bardzo dużo marnują nam sianka, no ale tak mówimy z Marcinem, trudno, to jest też jako wyściółka. Oczywiście nie dajemy no tak słomy, bo nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby w tym momencie. A później będzie wspaniały obornik, także to jest takie, wiecie, marnowanie. Nie do końca płaczemy z tego powodu. Tak, tak, ale żeby tutaj nie było żadnych zastrzeżeń, no tutaj jest suchutko. Większość czasu w sumie dziewczyny stoją tutaj w tej obórce. No ale od czasu do czasu też potrzebują wyjść i witaminę D trochę zaczerpnąć, jak jest przebłysk na niebie, że chmury się rozstąpią i jest słońce. No ale jest to ciężki okres, naprawdę ciężki. W tym roku po prostu jest bardzo dużo opadów deszczu, bardzo dużo.
Ja nie pamiętam, żeby było tak w zeszłym roku. No widzimy to naprawdę po polach. No jesteśmy wszędzie zalani. No naprawdę jesteśmy zalani. No przecież nigdy myśmy tyle wody nie mieli w studni tej kopanej, jak i w tym lasku brzozowym. Wiecie, tam tak. Jest jedna wielka... Kaczki przestały chodzić już do stawu. Autentycznie. Kopio, bo tyle jest mini stawików wszędzie dookoła, że taki kałuż. Tak, że im to tak. Wystarcza. Coś niewiarygodnego moim zdaniem. Jak na kaczkę. Dokładnie. Dobrze, misja pod tytułem owieczki zakończona. Jeszcze trzeba sprawdzić racice u kózek, ale z kózkami jest dużo łatwiej, bo my je do dyb wsadzamy, to znaczy one same wchodzą na przysmaki i łatwiejsze są do obrotu. Łatwiejsze, tak, łatwiejsze. Jednak owieczki... Chyba pamiętają po prostu. Te tak. Przecież wiedzą, że nic się nie dzieje, a jednak, wiecie, mają ciągle stracha, najbardziej to piąteczka w ogóle, ta. Tak. Ale to ona była zawsze dzika. A koza jakby wie, że jej się pomaga. No mówię, wydaje nam się, że są bardziej takie inteligentne, albo może inteligencja ta sama, natomiast bardziej taka odpowiadająca ludziom, czyli wiecie, można się z kozą dogadać. Owieczki zakończone, misja racice, a teraz co innego, coś nowego. Wiemy, że kurki tutaj spacerują nam wszędzie. I zaobserwowaliśmy, że wchodzą nam tutaj pod to pomieszczenie gospodarcze. I Marcin mówi, na pewno są tam jajka. I teraz chcemy wam pokazać, ile tego jest. Wziął specjalnie latarkę i mówi, weź takiego dużego, długiego kija, żeby wam to zademonstrować. No, kury niestety upodobały sobie nowe miejsce. Niestety, bo Marcin będzie się czołgał. Komando foki w akcji, proszę państwa. Znowu tak, po raz drugi. Znaczy komando z foka. To ja, a foczka za mną. Dobrze. Musimy to zabudować. Przepraszam. Czemu? Czemu przepraszasz? Kury płaszysz? Co? Kury tam przepędzasz? Nie, już nic nie przepędzam, chciałem ci już mogę właściwie pokazać. To poczekaj, ja kamerę przerzucę. Dobra, żeby nie było, że my tutaj ściemy walimy, jak to jest z kurami. Proszę bardzo, widzicie? Tutaj są jajeczka, zaraz zobaczymy ile. Ja tu na razie widzę 4, a widzicie tam dalej? Nioska i popatrzcie na czym ona siedzi. I założę się, że tam są z dwa poziomy czegoś takiego. Jezu, Klaudia, Jezu, ile jajek. Co ty gadasz? To nie starczy 30. Żartuję. Tutaj mówiłem, że jest Klaudia, ile tu jest zielonych? Popatrzcie, to dwa. To jest te najmniejsze gniazdo teraz opróżniam. Mówiłem, że w najmniejszym gnieździe jest 4. Dać ci jeszcze jedną paczkę? Nie, no na razie daj mi zapełnić to, co mam. Dobra. Mówiłem, że w najmniejszym gnieździe jest 4. Było 8. Czyli pomyłka 100%. O kuźwa, Klaudia. No już, uciekaj stąd, uciekaj. To jest nie do zauważenia, jak nie wejdziesz. Bo one są za filarem z dwóch stron obtoczone. To cwaniary, co? No. Nasze jajka. Świstuchy, a pancio chce sernik. A pozbawiacie mnie sernika optymalnego. No właśnie. O kurde, powiem wam, że nie jest... O rany. Dobra, nie ma podwójnych rzędów, ale zaraz wam powiem, ile tego jest wszystkiego. Widzicie, jak mi tu fajnie? Dobra, będę tak trzymał, może coś będzie lepiej widać. Dobra, zabieraj kija. Dobra, mała, 36 jaj. I tu już... Nie wiem, wyjadę jakoś. Dobra, ja tutaj już więcej nie widzę. Tutaj jest mokro. Tam dalej... Nic nie widzę. Chyba, że coś wymyśliły mądrego jeszcze. A ja nie wiem, jak to sprawdzić. Nie. O kurde. Ale wiesz co, najgorsze miejsce sobie wybrały, po środku. No a jak? I za filarem. Głupie nie są te nasze... kury. O, chyba się jakaś wkurza. No, idzie i tu migdacze. Małpa jedna. Żeby tacie takie cyrki na stare lata robić. Chyba ja już prawie 92 lata. Psychicznie oczywiście. Ostatnio mówiłeś, że 99.
No bo dzisiaj był taki miły dzień z tobą, że trochę odmudniałem. Poczekaj. Dobra, ja mam. Ale okay. Resztę weźmiesz latarki i kamerę? Tak, wezmę. Poczekaj. Tylko. Dobra, to weź, wychodź kochanie. Czekaj, ja na razie jajek tutaj pilnuję. To jeszcze będzie chyba ten jajek, bo to się kury dalej pchają. Coś ty. O kurde. O, jak miło. Pokaż się, jak tam wrażenia? Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, że jakoś za dużo mokro nie było, wiesz? Wyjątkowo. To przynajmniej tak, to przynajmniej wiesz, no w pyle jestem, ale suchym. Chociaż spodnie miałem dzisiaj czyściutkie z szafy i no są tak. Jak zwykle. No dobra, ale patrzcie ile jajek mamy. I zielone. Zielone Cezary, są. O, jak Cezary. Ty i pytałeś się, pamiętasz, my mówiliśmy, że 3-4, no to myślimy, że więcej. Zielone daje. Dokładnie. No i co wy odstawiacie za numery? No co? Gdzie? Co? Idziesz jajko znieść, tak? Pod pomieszczenie gospodarcze. Świntucho jedna. No, no, gdzie? Muszę się tak przygotować. Dobra. To moje kogle. Oddychać, bo jak nosę, to mi ta maska też zacina, zaciska nos. No nieważne, wiecie, no Marcin już tutaj większość, no wszystko prawie pokończone. No co, nie, no nie da rady, nie da nie, rady. Nie, no poczekaj, to poczekamy na następny dzień, aż to będzie.